next station is Dubai Internet City. A Dior po arabsku. Jest tak. Ciekawe, jak jest Pysia po arabsku, nie? I get around despite the laws. I'm over here, gotta get across. Whether you like it or not, there is a moment meant for us. Dzisiaj jesteśmy w Mall of Emirates. Idziemy wam pokazać stok narciarski. Kiedyś była pustynia, a teraz jest stok narciarski. Przez cały czas utrzymuje się temperatura około minus 4, minus 5 stopni. W środku latają pingwiny, można się nauczyć jazdy na desce, na nartach. Teraz jest 5 i mają łącznie 400 metrów. Wszystko tutaj można wypożyczyć, wiadomo, nawet instruktor się znajdzie. Ja w moim stanie wolę nie jeździć na nartach, zresztą też jestem chora, jak już mówiłam. A ja jeszcze razy nie potrafię, ale nauczę się, nie próbować. Tego regionu świata śnieg jest czymś niebywałym, bo oni Chiny ludowe nie widzieli śniegu, więc na nich. A teraz w Polsce jest podobno atak zimy. No. I dużo śniegu. My w Dubaju też mamy atak zimy. Ogólnie hotel się przejął, dzwonił do nas, czy jest wszystko ok rano. Po czym przyjechał pan pielęgniarz, zmierzył mi temperaturę, ciśnienie. Ostrzegł dwa razy, żebym jeszcze nic poza tym paracetamolem i strepsils nic nie brała. Ale fajnie, tak miło, wiecie, z takiego punktu przybysza, że ktoś się interesuje, hotel sam dzwoni z recepcji, przysyłają pielęgniarza, to bardzo miłe. Stwierdziliśmy, że wejdziemy tutaj do zwykłego sklepu i sami pokazać sprawdzimy. Wam, pokazać wam, że nie ma tutaj nigdzie alkoholu. W sklepach nie ma zero alkoholu, są poszczególne punkty w Dubaju i za Dubajem, gdzie można kupić ten alkohol, ale to są punkty A nieoznaczone, bez żadnych szyldów, bez żeby okien, tak, żeby nie urazić ich kultury. Pokażemy wam, co się znajduje w standardowym sklepie, a idziemy, zmierzamy do Carrefoura. Weźcie pod uwagę, że tutaj te rzeczy typu owoce, warzywa są bardzo drogie, sprawdzimy to. To są wszystkie sprowadzane. Oni tutaj raczej nic nie wyhodują sobie. Chociaż ja już wszystko jestem w stanie uwierzyć. Lecimy! Dotarliśmy. Pokażemy wam kilka rzeczy, jak to wygląda cenowo w Dubaju. 300 gramów borówek za 26. Truskawki za 55. Wiecie co, wydaje mi się, że ta firma jest w tym, w Lidlu. Wiśnie za 35. No i moje ulubione awokado. Tutaj też za kilogram. A to lepsze, takie to has. Tak właśnie mówię, że to lepsze jest 30 zł za kilo. To nie wiem, co to jest. Ziemniak. Polski ziemniak, moi drodzy. Znaczy, to akurat jest batat, ale dobra. Tu jest jakiś ziemniak. 9 zł za paczkę. To jest francuski ziemniak, moi drodzy. Oh shit. Trochę im się wyhodowały duże. Jezu, biedne zwierzątka. Kilo prawie 400 zł. Halo, gdzie jesteś? Na pewno są jakieś żelki. Wormsy, może być. Kwaśny żelek. Jak Milka z MMMsem. Ten globalizm sprawia, że praktycznie wszyscy, wszystko jest to samo. No. Chociaż powiem wam, że wybór płatków niezdrowych i udających zdrowe, no, jest taki jakiś większy, bym powiedziała.
Zbliżamy się do naszej restauracji, w której kiedyś jedliśmy świetne burgery. To był mój najlepszy burger w życiu. Feel the daylight on our skin. We are young, we feel everything. It's starting to begin. Hear the words we were meant to sing. Przepraszam cię, restauracja Crimes. Wczoraj zwątpiłem ciebie. Zwątpiłeś? No, no, no. Mówię, że no, są na równi. Ale dzisiaj to, co zjadłem, mistrzostwo, mistrzostwo. Słuchajcie, to nie jest żadna mielonka. Wiksa, wiksa, wiksa. Gaz. Gaz. Wiksa, wiksa, wiksa. Gaz. Wiem, mielonka. Bułka jest tutaj wypiekana, na pełnoziarnista, na miejscu. Mięso. A mięso to jest w ogóle... To jest mięso, nie ma czegoś takiego, że ile jest mięsa w mięsie. Jest to naprawdę genialnie, najlepsze. Genialnie, genialnie. Zaraz wam pokażemy menu. No tutaj są też takie śmieszne rzeczy, takie dziwne, których byśmy no, nie zamówili jakiś tam... No zobaczymy w sumie. Zaraz podejdziemy do menu, które jest przed i zobaczymy, pokażemy wam razem, zobaczymy, czy to faktycznie są takie też dziwaczne rzeczy w tej restauracji. Sephora po arabsku. Mieliśmy nic nie kupować. Ale w Polsce za te zakupy zapłacilibyśmy około 1000 zł, a tutaj była tak wielka promocja, że nawet mniej niż 50% z tego zapłaciliśmy. Prawda? Po zakupach chwilę. Na chwilę do hotelu je zawieźć. I co? Ruszamy dalej. Feel the daylight on our skin. We are young, we feel everything. It's starting to begin. Hear the words we were meant to sing. Ci ocencie sami, czy mój mąż jest dla mnie miły. Idziemy, przechodzimy przez drogę, jedzie jakaś duża ciężarówka. Nie słuchajcie, on... Kinga jest takim ściemniaczem. A on do mnie... ściemniacz w RP. A on do mnie mówi, słuchaj, jakbyś ta ciężarówka się z tobą zderzyła, to ciekawe, kto by na tym bardziej ucierpiał? No serio? To jest po prostu... I jeszcze do niego mówię, czemu jesteś dla mnie niemiły? Jak się niemiły? Jeszcze było bardzo miłe. Prawie jak Ursus. Czy doba kosztuje tego 10 tysięcy? Ktoś się skusi? A to Lambo? To żółte? Security deposit 50 tysięcy. 50 tysięcy depozytu na kredyt kartę. A my próbujemy właśnie wykorzystać kolejną ofertę, którą daje nam Dubaj, ale też inne większe miasta, czyli Uber. Zarejestrowaliśmy się, dostaliśmy dzisiaj w sumie pierwszą zniżkę na przejazd, 50 dirhamów. Wykorzystamy, zobaczymy, ocenimy, jak to wygląda tutaj. Gdzie zmierzamy? Chcemy jechać na Dubai Marine do hotelu Marriott. Podczas pobytu tutaj to zaliczymy dosłownie każdy środek transportu. A my już w środku. W samochodzie przyjechał pan po nas. Co do minuty. Jesteśmy na 40 piętrze, a ja nic prawie nie słyszę. Super. Super miejscówka na tego drinka, tam można napić alkoholu, my co prawda alkoholu nie piliśmy, bo niektórzy ceny, nie mogą. Ale ceny też nie zbyt wysokie jak na taki takie hotel. Fajne miejsce, wjeżdżacie z fajnym widokiem na palmę. Czy widzicie te jachty tu? No tutaj jest zaraz mój, ten tutaj jest mój. Ja dobrze, widzieliśmy na Majorce takie i się zastanawialiśmy, ile jest taki koszt utrzymania.
tego czegoś, ale... 500 plus. Ale tutaj to są dopiero sztuki. Majorka to jest lipa. Wow. Zapraszam. Oh, zapraszam na fuck. Jakie to jest piękne. To jest hajs z YouTube'a tutaj. Ale piękne sztuki. In the distance, I can see all the things that we can achieve. Are you starting to believe that tonight it was meant to be? Close my eyes, I feel where we are, where we are. We can run all night till the dawn, till the dawn. Ja wchodzę do strefy dla kobiet. A Mateusz musiał zostać biedny za linią. Nie wiem, czy to już będzie osiągnięte, ale chcemy jak najszybciej dobić do 1000. Mam nadzieję, że w tym nam pomożecie. Jak? Pomożecie! No. A jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała tak na sam koniec. Pamiętacie, jak ostatnio byliśmy w Dubai Mallu? Na potwierdzenie naszej informacji, że ten Dubai Mall jest naprawdę duży. Zaraz wam pokażemy, żeby nie było, że ściemniamy. Jest pełna 13 km przeszliśmy po samym Dubai Mallu. Dobra, teraz już serio się żegnamy. Siema.